Jaki okres zaczęliśmy teraz w liturgii, wielki w niedzielę? Wielki post. Wielki post. Dlaczego ten post jest wielki? Bo jest długi. Długi? Bardzo długi? Ile dni? 40. Tak, Wielki Post ma 40 dni. Przez 40 dni pościmy. Czy te 40 dni oznaczają także niedzielę? Czy w niedzielę też pościmy? Nie. Nie. A co robimy w niedzielę? Świętujemy. Świętujemy, odpuszczamy wszelkie poszczenie, cieszymy się, bo to zawsze jest, niedziela jest dniem zmartwychwstania Pana Jezusa i zawsze się cieszymy w każdą niedzielę. Tak? I bo, świętujemy. Bo Pan Jezus zmartwychwstał, a nie zmartwychwstaje. Jaki dzień rozpoczyna Wielki Post? Długi. Dzień tygodnia. Środa popielcowa. Środa popielcowa. Dlaczego ta środa jest tak śmiesznie nazwana popielcowa? Bo ksiądz nam sypie na głowy popiel. No dobrze. Taki biały? Różowy? Nie, taki czarny. Nie taki szary. Szary grafitowy, okej. Ze palm. Z czego jest ten popiół? Zeszłorocznych palm. Palm wielkanocnych, dobra, super. A co oznacza ten popiół? Jak myślisz, dlaczego ksiądz nam sypie ten popiół na początek Wielkiego Postu? Oznacza pokutę. No jak pokutujemy, to znaczy grzechy, że żałujemy za nasze grzechy i że chcemy się spotkać bliżej Jezusa, że chcemy trochę odejść od tego świata, tak, od tego, co mamy na co dzień w dużej ilości, tylko chcemy się wyciszyć, żeby lepiej usłyszeć Jezusa, spotkać się z Nim, tak? Dobrze. Czyli, a kiedy tak szczególnie się spotkamy z Panem Jezusem po tych 40 dniach? Jakie będzie święto, na które czekamy, na które chcemy przygotować nasze serca? Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. No. Wielkanoc. Wielkanoc, bo Pan Jezus zmartwychwstał. Nad ranem. Jak było ciemno, tak. To zaczęło dopiero świtać. Dlatego to jest Wielkanoc, noc oczekiwania na powstanie z grobu Pana Jezusa. Tak, Wielkanoc. A jaki kolor ornatu zakłada ksiądz podczas mszy świętej w Wielkim Poście? Fioletowy. Okej. Gabryś, na jakim wydarzeniu skupiamy się w każdy piątek Wielkiego Postu? Na Drodze Krzyżowej. Na Drodze Krzyżowej. Podczas Droga Krzyżowa to jest takie szczególne nabożeństwo, podczas którego rozważamy, czyli zastanawiamy się nad... Rozważamy mękę pańską. Jezusa, czyli jak Pan Jezus cierpiał podczas całej Drogi Krzyżowej. Poszczególne stacje, kiedy upadał, kiedy dźwigał krzyż, kiedy go przybijali, jak cierpiał, tak? Chcemy być blisko Pana Jezusa i przeżywać to razem z Nim, dodawać Mu otuchy, dodawać Mu, że dziękować Mu za to, że tyle wycierpiał, żebyśmy... Pamiętacie, jak mówiliśmy o takich trzech głównych praktykach w Wielkim Poście? Tak. Każdy może jedną powiedzieć. Dobra. Litwa, Gabuś. I Aurelka. Dobrze. Aurelka, co znaczy jałmużna? To jest trudne. To jest trudne słowo. Jałmużna to znaczy, że na przykład możemy dać biednemu pieniążki, zrobić dobry uczynek, zrobić mamie kawkę, dobrze, czy to mama. To już jest mega dobry bardzo uczynek. Szerokie znaczenie. Modlitwa to wiemy, spędzamy czas na rozmowie z Panem Jezusem, tak? To może być adoracja, modlitwa wieczora, modlitwa za kogoś, za pokój na przykład teraz na Ukrainie, tak? Za tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą do nas, tutaj do Polski, potrzebują pomocy.
No a post? Czym jest post? Post jest... Jaką czynnością? Post to jest na przykład, że w piątki nie jem na przykład słodyczy, mięsa i... A dla ciebie, Gabuś, czym jest post? Że tylko na kolację zjedzę sobie śniadanie. Czyli ograniczyłeś, tak, jedzenie? Jadłeś mniej, dużo mniej. Nie, on zrezygnował w ogóle z chlebka, z miotkiem. To dla niego duży wyczyn. To duży wyczyn zrezygnować rano i po południu z chlebka, z miotkiem, prawda? Nie, to jest też umartwienie ciała, tak? Ale to jest też rodzaj ofiary, można to ofiarować w jakiejś konkretnej intencji. Jakąś osobę, która ma duży problem, żeby się nawróciła, żeby wyszła z jakiejś choroby, za pokój na świecie, teraz ważne. To jest ofiara, my rezygnujemy z miłości do Pana Jezusa, z prośbą. No i jak robimy te uczynki? Jak myślicie? Było wczoraj w czytaniu, właśnie na środę popielcową, że te uczynki, modlitwa, post, jałmużna, robimy w ukryciu. Tak, co to znaczy w ukryciu? Wychodzimy na scenę i tak, dałem pieniążki, dobrze, podzieliłem się zabawką. Żeby nikt nie widział. Jeżeli to możliwe. No, temu, który robisz dobry uczynek, wiedział, ale tym dookoła, którym tak. robisz tak, żeby dobry się nie uczynek, chwalić, tak. nie rozpowiadać, jaki ja jestem dobry i jak zrobiłem wtedy. Pan Jezus jest z nas zadowolony, kiedy robimy i nie rozpowiadamy o tym. Dlatego życzymy Wam z mamą i sobie też dobrego i świętego, wielkiego Pasa! Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.